słuchajcie, kupiłam taki troszkę lepszy tutaj właśnie jakieś słuchawki z mikrofonem, żeby nie było już traktora w tle. To troszkę podgłośnimy. Dalej jest szum, to wiecie co, ja nie wiem, z czego to może wynikać. W takim razie... No dobra, coś tu jeszcze popodkręcałam. Buczenie. Tutaj dostaję, że buczenie. Tylko co to jest to buczenie? Ja mam tutaj tak ustawione, żeby właśnie nie było tak za głośno, więc jeśli tam powiedzmy u was troszkę nie słychać, to może właśnie podkręćcie u siebie głośniczki troszkę, jeśli mogę was prosić. Buczy, a bardzo to tak przeszkadza. Tylko że właśnie jest... Nie mam nic innego, słuchajcie, włączonego oprócz tego. Jak jest teraz? Cicho. A teraz? Przepraszam was, musimy się troszeczkę ustawić tutaj jeszcze za cicho. Jeszcze teraz. Cicho. No a teraz? Nadal za cicho, nadal za cicho. Może ja powinnam troszeczkę głośniej mówić, to może dlatego. Powiedzcie, jak jest. Jak jest? Nic się nie zmienia, jest zbyt cicho. Gorzej. Okej, ktoś powiedział okej. Lepiej było. To już jest w porządku, mówicie? Troszkę minimalnie obniżę. Nie, okej. Nie, wiecie co, mikrofon mam dosłownie przed twarzą, bo to takie połączone słuchawki z mikrofonem, więc powinno być w porządku. Ale zrobimy jeszcze taki zabieg. Tak i... Buczy. Nie, no wiecie co, właśnie tak to jest. Jakoś sprzęt chyba mnie nie lubi, bo staram się, widzicie, żeby fajnej jakości było lepiej, a po prostu nie chcę współpracować. Jak jest teraz, powiedzcie? No dobra. No nie wiem, czy mogę jeszcze cokolwiek zrobić. Powiedzcie mi, czy niestety tak samo. Buczenie duże. Dobra, obniżymy buczenie. Podkręcimy ciut głośność. Teraz jak jest? Buczy. Dalej buczy, ale słychać cię. Dobrze, wiecie co, ja tak będę patrzeć, czy wszystko w porządku, bo też wiecie, chcę, żeby wam tutaj komfort był jako taki w porządku. A jak teraz? No tak, jeszcze czekajcie, jeszcze dosłownie sekundkę to ustalmy. Dacie radę? No żebym mogła, wiecie co, żebym mogła sama słyszeć, to by było... Poczekajcie jeszcze sekundę, a tutaj jakby... A możecie powiedzieć, jak jest teraz? Bo zmieniłam tutaj... Cicho... Za cicho... Teraz nie buczy, ale cicho, zbyt cicho. A teraz troszkę nam się tutaj masa.
mamy jedną opcję, wiecie co? To już jest ostatnia opcja. Jak to już teraz nie zadziała, to już nie wiem. Lepiej jest? W porządku? No dobra. O Jezu, dziękuję Wam serdecznie. Wiecie co, po prostu troszkę jeszcze podkusimy. Proszę bardzo. Dobra, jakby coś tam było nie tak, przechodzimy. Kurczę, no wiecie co, żeby tyle czasu marnować. No to zaczynamy. Słuchajcie, witam Was serdecznie, już tak oficjalnie się przywitam. Z tej strony Sandra w Wieściach z Kosmosu, jak co środę, czyli channelingowe przekazy w pigułce i to są głównie przekazy od Galaktycznej Federacji Światła, czyli tutaj od naszych przyjaciół, którzy nas wspierają w całym procesie i podjęłam się takiego zadania, żeby się z Wami dzielić informacjami, które oni przekazują poprzez channeling. Jednogodzinne i raz w tygodniu, żeby... Oczywiście każdemu serdecznie polecam. Coś widzę, że tutaj przerywa jeszcze. Przepraszam Was, jeśli tak będzie... Tutaj tylko jestem w tym... akurat w tej lokalizacji przez jakiś czas i jak później wrócę do, na wyspy, tam mam o wiele lepszy internet i myślę, że będzie w porządku. No dobra, kontynuujemy w każdym razie. Jak wspomniałam, co środę tutaj takie przekazy w pigułce. Każdemu polecam odnieść się do źródła, czyli do oryginalnego przekazu w miarę możliwości. Jeśli ktoś nie mówi po angielsku, to jak najbardziej są też tłumaczenia właśnie udostępniane po polsku dla każdego, kto chciałby sięgnąć, prawda, do tego źródła, żeby samemu sobie zweryfikować te informacje, samemu wyciągnąć wnioski z przeczytanych tekstów. To, o czym ja mówię, to jest również niejednokrotnie, ja to podkreślam, mój punkt widzenia i nie musicie się z nim zgadzać. Wystarczy, że będziecie go szanować. To by było na tyle w ramach wstępu. W zeszłym tygodniu mówiliśmy troszeczkę o tak zwanych channelingowych McDonaldach. Przedstawiłam Wam wtedy przekaz od Enkiego Samuela. Wzięłam do analizy takiej mojej osobistej i powiedzmy przefiltrowałam ten przekaz jakby przez siebie, tak? Przez moje jakieś tam możliwości postrzegania i szukając jakichś różnych błędów czy niedociągnięć, które uważam, że sprawiają, iż przekazy channelingowe tracą na jakości bądź są po prostu manipulacją. Przykładem tego był właśnie zeszłotygodniowy przekaz przekazy od Enkiego. To możecie się odnieść do zeszłotygodniowej audycji, jeśli chcecie się dowiedzieć troszkę więcej. Ja tam po prostu, powiedziałabym, wytłuściłam pewne fragmenty tego tekstu, podkreśliłam, mówiłam o nich, które ja uważam, że wskazują na taki, no, niezbyt, powiedziałabym, sympatyczny stosunek nadającego do odbiorców. Wiecie, to jakby tam były kwestie szacunku, kwestie sposobu, tonu, tonu, jaki jest używany, tak, i ogólnie też informacji zawartych o różnego rodzaju zbawicielach bądź innych sytuacjach. No, tak jak powiedziałam, każdego odnoszę do poprzedniej audycji, a w tej audycji jeszcze dosłownie przez chwilę tylko pociągniemy ten temat i chciałam tutaj nawiązać do jednej jeszcze, do jednego źródła takiego channelingowego, do takiej polskiej strony. Ja Wam pokażę tutaj od razu, mam nadzieję, że się nie zatnie. Byłoby niefajnie. Coś tu się nie chce. Spójrzcie, tu jest strona, tak zwana Szambra. Chciałabym o niej powiedzieć dosłownie parę słówek. Są
są tutaj różne channelingi, tu są osoby, które channelują różne istoty. Między innymi tu macie Adamus, Tobiasz, Krajon, tłumaczenia są. W każdym razie ja bym tylko chciała tak. Jakby wedle własnego uznania i wedle własnego umysłu analizować. Ja tylko powiem parę słów dotyczących przekazów, którymi się zapoznałam tutaj. Każdy może sobie oczywiście zajrzeć też w te przekazy. W każdym razie tak, nie będę przytaczać tutaj niczego konkretnego. Sami sobie zajrzyjcie na stronkę, zajrzyjcie sobie na Adamusa, bo to jeśli chodzi o to, co ja teraz mam zamiar powiedzieć na ten temat, to właśnie dotyczy głównie tych przekazów tutaj Adamusa. I teraz od razu wam tak na wstępie powiem, że tam jest dużo śmiechu, tam dużo się dzieje ogólnie. Powiedzmy taki, rzucimy pierwszy, lepszy. Oni sobie tutaj tak rozmawiają. To są takie przekazy, z tego co ja się zorientowałam, to za pośrednictwem tego kanału, nie że channeling jako taki, powiedzmy, że mechaniczny, czy ja zawsze miałam takie bardzo mieszane uczucia do tego rodzaju channelingu, ale to już każdy jak to lubi. W każdym razie o co tutaj chodzi i tak jak poczytałam troszeczkę, to co ja z tego mogę wam powiedzieć. Kochani, na takie rzeczy trzeba uważać, trzeba na nie zwracać uwagę i powiem wam tak, z poprzednich przekazów różnego rodzaju, z którymi miałam kontakt w przeszłości, między innymi przekazy kasjopeańskie, które uważam są wysokiej wartości, warto do nich zajrzeć. Tutaj może tak malutko tylko sprostowanie bym zastosowała. Pewnie pamiętacie audycję Mikołaja, kiedy mówił o cywilizacjach i mówił o kasjopeanach. On mówił o tym, że oni mają troszeczkę, powiedzmy, takich, nie wiem, aparycji chyba tam było, że tak, że gadziej i że nie są tacy szczerzy i tak dalej. W każdym razie chcę tylko podkreślić, że przekazy kasjopeańskie nie są od kasjopean jako takich. Zostało to opisane w jednym z nowszych przekazów właśnie, że to jest jakby kanał z 6 do 3 gęstości, który przechodzi jakby przez Kasjopeę, czyli to nie jest bezpośrednio od tej cywilizacji jakby, to nie są przekazy od tej jakby konkretnej cywilizacji, tylko to są przekazy z 6 gęstości za pośrednictwem jakiegoś takiego, to zostało w ogóle wytłumaczone tam różnymi takimi trudnymi słowami dotyczącymi, powiedzmy, fizyki, ale to też dla każdego zainteresowanego odsyłam do źródła. Ja nie będę się tutaj produkować, też wiecie, nie chcę was wprowadzać w żaden błąd, tylko po prostu takie małe właśnie sprostowanie, że przekazy kasjopeańskie nie są od samych kasjopean, tylko są z 6 gęstości do 3 gęstości puszczone kanałem, który przechodzi przez Kasjopeę i to jest takie dość istotne. A to tak tylko w ramach, powiedzmy, takiego małego punktowania. Co jeszcze dotyczy tej szambry właśnie? Czyli tak, jeśli chodzi jeszcze, nawiązując do tych przekazów Kasjopei, oni mówili dużo o tym, że przekazy same w sobie służą też pewnemu konkretnemu celowi, rozwoju świadomości, informowania ludzi, dzielenia się różnymi informacjami, ciekawostkami itd. I bardzo często kasjopeanie podkreślali, żeby nie mieszać w przekazy swoich osobistych jakichś rozmów, dyskusji, żeby nie pytać o takie osobiste sprawy, które dotyczą, powiedzmy, jednostki, dlatego że to zanieczyszcza kanał i w ten sposób jakby te informacje powinny właśnie być odsyłane dalej do ludzi, powinno się tymi informacjami dzielić i jeśli oczywiście ten kanał jeszcze jest przy okazji taki wartościowy, to aby utrzymać jego czystość, właśnie warto się jakby tym wszystkim dzielić z ludźmi, bo to podsyca, prawda, oczyszcza ten kanał, to sprawia, że te informacje będą coraz bardziej przejrzyste, będą odpowiadać nawet na wasze potrzeby. Nie wiem, czy jesteście świadomi, że na przykład przy stronie już Transformacja 2012, przy blogu Krystal, są już niekiedy takie sytuacje, że tam się rozwijają różnego rodzaju dyskusje w komentarzach, osoby komentujące, powiedzmy, zadają różne pytania albo analizują te teksty, dyskutują sobie na temat tych tekstów
powiedzmy, jeśli są jakieś niedopowiedzenia, to później na przykład w kolejnych przekazach, to już od federacji, pojawiają się odpowiedzi na te wątpliwości. Czy sama federacja odnosi się, że tam się pojawiły jakieś zawirowania w ostatnim czasie, to chcielibyśmy skomentować te wydarzenia, chcielibyśmy tutaj, powiedzmy, nie wiem, uspokoić was, czy zapewnić was, czy cokolwiek takiego. Oznacza to, że oni, wiecie, oni słuchają, oni nasłuchują, patrzą, obserwują, co się tutaj dzieje ciekawego i też odpowiadają na nasze jakieś tam potrzeby, w sensie pragnienie poznania jakiejś informacji, jakiejś wiedzy, czy po prostu takiego wsparcia, wiecie. Wracamy do Szambry. Czyli tam generalnie pierwszym punktem jest, że odbywa się właśnie dużo takich osobistych, personalnych rozmów dotyczących pojedynczych jednostek. I to dla mnie zawsze właśnie było takim zanieczyszczaniem kanału. I tam oprócz tego, że właśnie jest tak dużo śmiechu niby, że oni tak tam wszyscy są strasznie zadowoleni w ogóle z tego, to jednak dużo jest takich nieścisłości. Ja podchodzę do tego bardzo z dystansem. Ja tego nie oceniam, ja tylko ani nie osądzam. Ja tylko chcę powiedzieć, jak to wygląda z mojej perspektywy i być może to zwróci czyjąś uwagę, tak, na te takie malutkie punkciki. Czyli jednym z nich jest właśnie dużo takich osobistych rozmów. Poza tym musicie pamiętać, że różne istoty bardzo chętnie się podczepiają do takich grup, jeśli są zapraszane. Dlatego to channeling to też nie jest taka zabawa, tak? To jest też, trzeba wziąć odpowiedzialność za to i za to, za kogo się zaprasza i jakie informacje się stamtąd uzyskuje, jakie intencje ma dana istota i w momencie, kiedy użytkownicy albo powiedzmy ludzie zapraszają takie istoty, to muszą się liczyć z tym, że jednak powiedzmy na ten kontakt taki naprawdę wartościowy czasami trzeba długo czekać. W przypadku kasjopańskiego eksperymentu oni czekali 2 lata, to były 2 lata prób i błędów w ogóle z przekazami. Oni używają tabliczki Ouija takiej rozbudowanej i oni przez 2 lata próbowali jakby połączyć się z czymś, co faktycznie, z istotami, które faktycznie będą i dla nich takim dobrym źródłem informacji. Dopiero po 2 latach, słuchajcie, także to nie jest takie hop-siup, że pierwszy, kto się podłączy, kto zacznie czarować, to że już można mu wierzyć, że jest świetny, ze światła i w ogóle tęcza i wszyscy kochajmy się i bądźmy szczęśliwi, nieważne co i jak. To tak nie działa niestety. Bardzo ważny jest też ten szacunek do odbiorców, czy ta istota faktycznie się odnosi z szacunkiem do nas, że ma świadomość tego, z kim rozmawia i nie traktuje nas tak, jak powiedzmy kogoś, kto jest, za przeproszeniem, niedorozwinięty w sensie takim, że my jesteśmy na takim niskim poziomie świadomości, to nami można gardzić, tylko po prostu istota zawsze szanuje drugą istotę, nieważne kim jest, nieważne i na jakim jest poziomie rozwoju, szacunek jest rzeczą uniwersalną, dlatego bardzo warto zwracać uwagę na ten szacunek właśnie w tych przekazach od tych różnych istot. Poza tym jeszcze po czym możecie poznać? Ja tak osobiście mam coś takiego, że jak czasami trafię na takie przekazy, takie śmiecioprzekazy, to czuję ssanie, dosłownie ssanie w którejś czakrze. Bardzo często jest to gdzieś tutaj z tych niższych czakr, czasami coś się tam, powiedzmy, podesie gdzieś w okolicach splotu, ale można to też rozpoznać właśnie, że jak czytacie coś i nie dość, że to z wami nie rezonuje, to jeszcze czujecie, że coś tam, jakiś dyskomfort właśnie gdzieś w okolicach jakiejś czakry, to proponuję wtedy po prostu najlepiej rzucić to w cholerę, mówiąc najprościej. Poza tym jeszcze takim ostatnim punktem tutaj, jeśli chodzi o Szambrę, byłoby to, że niejednokrotnie pojawiają się tam takie, zaraz obok tych rozmów takich personalnych, to pojawiają się takie różne dziwne, właściwie, wiecie, rozmowy takie, że no nie wiem, mi się wydaje, że jak się zaprasza jakąś istotę do jakiejkolwiek rozmowy, to, no nie wiem, ja mam tak wiele pytań dotyczących takich, wiecie, istotnych kwestii, żeby uzyskać odpowiedzi na pytania, które dręczą mnie od lat, a w przypadku tych przekazów właśnie od tego Adamusa, to generalnie oni tak sobie mówią, za przeproszeniem, o dupie Marynie, oni sobie tak gadają, tak sobie dyskutują, coś tam gaworzą dosłownie, o jakichś mapetach, słuchajcie, o jakichś skurczybykach i no ja tak, wiecie, spojrzałam na to i no, dziwne to dla mnie jest troszeczkę i niekoniecznie ja uważam, że tego rodzaju channelingi mają jakąkolwiek wartość. Dla mnie niestety nie mają, ponieważ
o ile może ktoś zarzucić, że przecież takie kontaktowanie się powiedzmy z planem astralnym czy z istotami z innych tam gęstości czy wymiarów powinno być czymś naturalnym. Otóż ja wierzę, że w kosmosie to jest coś bardzo naturalnego, tylko niestety jeszcze nie u nas, ponieważ u nas jest jeszcze dużo manipulacji, jest dużo przekrętów, jest dużo nieścisłości i po prostu tylko dla własnego bezpieczeństwa warto to przesiewać, patrzeć na to ostrożnie i nie dać się, tak wiecie, łatwo zmanipulować. Jednak musimy pamiętać, że jeszcze nie jesteśmy tak w pełni tutaj wolni od tego wszystkiego, że jeszcze nie możemy tak swobodnie, jakbyśmy chcieli o wszystkim mówić, czy też właśnie kontaktować się tam z różnymi istotami, że wiele z nich jednak ma jakieś tam ukryte motywy, bądź po prostu, no jakby nie patrzeć, my jesteśmy w pewnych kwestiach też źródłem pożywienia, tak? Czy to negatywne emocje, czy coś się pojawia, ktoś, kto nie jest gotowy na tego typu kontakt i to już zasila ten plan astralny i kiedyś usłyszałam takie bardzo fajne określenie, że nasz strach jakby na tym planie astralnym to jest jak kropla w morzu pełnym rekinów. To jest tak, że ta kropla strachu od razu, wiecie, sprowadza jakichś koleżków, którzy tam chcieliby na tym skorzystać, się najeść jeszcze przy okazji. Więc warto być bardzo ostrożnym i bardzo serdecznie polecam ostrożność w podejściu do takich rzeczy, między innymi tutaj do szambry. Każdy może się z tym zapoznać, ale zawsze pamiętajcie o tej przestrzeni takiej wokół Was, żeby zostawić sobie to wolne miejsce na te rozmyślania, na tą analizę, żeby nie wierzyć we wszystko tak łatwo, tak szybko, żeby nie dać się zmanipulować. Pamiętajcie, że przezorny zawsze jest ubezpieczony. Kolejna rzecz. Na blogu Grega Gilesa, tego pana, który channeluje właśnie Galaktyczną Federację, pojawił się jeden z jego artykułów już jakiś czas temu, ale postanowiłam, że wspomnę o tym. Mianowicie chodzi o dzieci, zwierzęta i właśnie w stosunku do wzniesienia, które ma się wydarzyć. Pan Greg mówił tam generalnie o tym, że wszystkie dzieci z okresu ostatnich około 20 lat mają, jak to się mówi dosłownie, w dłoni bilet do tego wzniesienia, że wiele osób martwi się właśnie o dzieci, powiedzmy, co z nimi będzie, te zwłaszcza młodsze, że jak to się będzie na nich odbijać i tak dalej. Te dzieci to są już w większości kryształowe dzieci, dzieci indygo, tęczowe dzieci. To są te istoty światła, które się tutaj wcielają dla podniesienia poziomu świadomości kolektywu, dla podniesienia tej wibracji światła na naszej planecie. I o te dzieci nie trzeba się martwić. Poza tym młodzi ludzie mają to do siebie, nawet już nie same dzieci, ale już nawet i ta młodzież, i ci młodzi dorośli, oni bardzo szybko potrafią przestawić się na nowe, jakby, na nowe kody, na nowy paradygmat. Są bardziej plastyczni, zwłaszcza to jeszcze, wiecie, to właśnie takie świeże pokolenia ostatnie. To są ludzie właśnie tacy, którzy nie mają problemu z tym, że przychodzi jakaś większa zmiana, to żeby ją objąć po prostu ramieniem, tak? I razem z nią, powiedzmy, kroczyć, nie bać się tego. I myślę, że tutaj o dzieci też jak najbardziej nie ma się czego bać. One sobie z pewnością doskonale poradzą. To jest nasza przyszłość w sumie, więc myślę, że można tylko, wystarczy po prostu zaufać im, nie? Tak w naszym dzisiejszym świecie jest, że dzieci się uważa za takie, że dzieci mają to do siebie, że one sobie same nie poradzą, ani niczego same nie zrobią, że trzeba ciągle się nimi opiekować. Prawda jest taka, że dzieci sobie świetnie dają radę, gdy im się da trochę wolną rękę. Dobrym przykładem tego jest szkoła Summer Hill, jeśli ktoś jest zaciekawiony, może sobie zajrzeć w internecie. To Agnieszka mi poleciła właśnie taki serial dotyczący zupełnie innego podejścia do edukacji. To jest taka sympatyczna sprawa, polecam każdemu. Summer Hill, tak się nazywa ta szkoła. Ona tam działa od początku XX wieku i tam w ogóle nie ma lekcji jako takich, tylko dzieci sobie biegają, bawią się cały dzień, robią to, co lubią, realizują swoje hobby, pasje. I ewentualnie, jeśli powiedzmy jakiś temat je właśnie ciekawi, to sobie mogą chodzić na takie zajęcia, na lekcje, które nie są obowiązkowe. No zupełnie inne podejście do edukacji. W sumie jest to bardzo takie nowoczesne podejście, ale jednocześnie
nastawione na taki indywidualny rozwój każdej osoby, a nie tylko, wiecie, jak to jest w dzisiejszych szkołach, czyli wkuć na pamięć, zdać i zapomnieć, tak? Lewa półkula, niewolnicy lewej półkuli. Dążymy do równowagi, i myślę, że tutaj takie podejście właśnie bardziej z otwartym umysłem, również jeśli chodzi o dzieci, to będzie bardzo dobry krok. Poza tym, jeśli chodzi też o zwierzęta, słuchajcie, no od zwierząt też możemy się czegoś nauczyć. Spójrzcie nawet na naszych pupili takich domowych. To są stworzenia, które kochają nas bezwarunkowo. One są przykładem tej miłości bezwarunkowej, czyli one nie kochają nas za coś, tylko po prostu za samo nasze bycie. Nieważne, kim jesteś, jak wyglądasz, czy jesteś bogaty, biedny, czy cokolwiek. Te stworzenia naprawdę potrafią darzyć nas taką bezwarunkową miłością, która niejednokrotnie, myślę, że zawstydza uczucia, którymi ludzie darzą się pomiędzy sobą, tak? Ja cię będę cię kochać, jak ty mnie będziesz kochać, albo będę cię kochać, jak będziesz mieć kasę, albo nie wiem, albo będę cię kochać, dopóki nie przytyjesz. Takie, wiecie, warunki, tak? Tej miłości w dzisiejszym współczesnym świecie. Zwierzęta uczą nas tego, że nie musi być żadnych warunków, żeby kogoś kochać. Wystarczy po prostu kochać samo istnienie i samo życie. Wtedy wszystko jakby wydaje się prostsze. Kolejny punkt, jeśli chodzi o ciekawostki. Tutaj pojawiły się takie różne głosy z wielu stron o tym, jakoby Galaktyczna Federacja w nas starała się zaszczepić nienawiść i strach wobec tych ciemnych, wobec kabała, że niby oni w tych przekazach tam tak bardzo, za przeproszeniem, najeżdżają na tych ciemnych, że oni w ogóle są tacy najgorsi, że to wszystko ich wina i tak dalej. Nie wiem, skąd ktoś to wziął, ale chciałabym tutaj tylko poprzeć się. Przy okazji w sumie Federacja też chyba jakby przewidziała sytuację, bo wyszedł właśnie przekaz o roli ciemnych dla naszego świata, czyli kim tak naprawdę są ci ciemni, kim jest ten kabał, dlaczego on tu się pojawił. I teraz jakby my żyjemy w tym dualistycznym świecie, gdzie wszystko wydaje się podzielone, gdzie jest jasno-ciemno, białe-czarne, dobro-zło, dzień-noc, wiecie, ten dualizm. I nam się też wydaje, że na naszej planecie jest to tak zwane światło i ciemność, że rozgrywa się ta odwieczna walka pomiędzy dobrem a złem, pomiędzy tymi, którzy chcą nas uciskać, a tymi, którzy pragną wolności, którzy zrozumieją, jakby co się dzieje na świecie i nie godzą się na to już dłużej. To jest tylko iluzja i oni właśnie o tym piszą, Federacja o tym właśnie pisze, że to jest tylko iluzja, że nam się tylko wydaje teraz, że to jest tak, że ten świat jest taki właśnie, ten dualizm, tak? Tak naprawdę wszyscy gramy w jednej drużynie, wszyscy jesteśmy jednością. Ja myślę, że to też nie jest coś, o czym ja wam muszę mówić, bo wy to po prostu wiecie. Wszystko jest jednym, tak? Wszyscy jesteśmy jednością i ten właśnie podział na to dobro i zło jest tylko po prostu jakby naszym sposobem postrzegania tego, żyjąc w tym świecie właśnie tutaj w 3D, w tym dualizmie. I on jakby istnieje, ale musimy jednak brać pod uwagę, że jest to cecha właśnie tego 3D, jest to cecha tego fizycznego planu, na którym żyjemy i wszystko jest tylko lekcją i również lekcja w dualizmie. Oni tak czasami żartobliwie określają to uniwersytet ziemski. Ma to sens, gdyż Ziemia nie uchodzi za łatwe miejsce do życia we wszechświecie. Jeszcze więcej o ciemnych. Słuchajcie, wiele mówią o tym, że nie zawsze dzielili się z nami, czy nie zawsze mówili o wszystkim, a wynikało to z tego, że za kurtyną działo się wiele różnych rzeczy. Niekiedy te różne zadania były bardzo złożone, te misje. Oni to wykonują ze współpracą z ziemskimi sojuszami. To jest mniej więcej tak, że to, powiedzmy, ludzie na Ziemi, którzy są wtajemniczeni w te wszystkie sprawy, zajmują się tym, a Galaktyczna Federacja, powiedzmy, z nimi się komunikuje, tak, rozmawia z nimi, bądź zajmuje się tymi obszarami, których my nie bylibyśmy w stanie sobie poradzić. O tym też rozmawialiśmy, prawda, czyli na przykład militaria, wojska, czy te pociski, czy broń, prawda, atomowa, czy cokolwiek innego. Oni jakby bardziej w tych obszarach, powiedziałabym, działają tak bardziej bezpośrednio, ale to, co dotyczy nawet nas samych tutaj i naszego rządu i tak dalej, jest w naszych rękach.
I teraz ta rola ciemnych, słuchajcie, oni byli dla nas narzędziem do rozwoju. My mieliśmy pojąć pewne lekcje, nauczyć się pewnych rzeczy od nich również i za pośrednictwem tego, co oni, w jaki sposób oni tutaj funkcjonowali i jak działali. I to było po prostu, to były lekcje, to było dla nas właśnie to narzędzie, które miało nam pozwolić się rozwinąć, pójść w drogą postępu, drogą światła po tym upadku tam sprzed 300 tysięcy lat. I oni oczywiście też nie zostali tutaj wykorzystani w jakiś sposób. To nie jest tak, że to wszystko się odbyło ich kosztem, że dla naszego rozwoju oni muszą cierpieć bądź teraz przechodzić katusze gdzieś w innych wcieleniach, tak, odpracować tą karmę. Też nie jest tak, oni się na to zgodzili. Każdy tutaj wyraził zgodę na to, żeby wejść do Ziemi w tym czasie, zejść na Ziemię w tym czasie. Oni również zgodzili się na to, żeby grać rolę tych ciemnych i aby nam umożliwić również i sobie też przy okazji rozwój i postęp. I to też nie jest tak, że oni jakby nie skorzystali na tym, tak, ponieważ spójrzcie, pamiętacie w zeszłym tygodniu i dwa tygodnie temu nawet, pokazywałam wam na stronie American Kabuki tę powiększającą się listę osób, które zwalniają się ze stanowisk bankowych, głów banków, różnych finansowych instytucji z całego świata. Ich liczba na razie utrzymuje się w granicach tam 450 osób na dzień dzisiejszy to jest. W każdym razie jakby spojrzeć na to z drugiej strony. Z jednej strony patrzymy i mówimy sobie, no, że właśnie uciekają szczury z tonącego statku, że oni wiedzą coś, czego my nie wiemy, i ewakuują się zawczasu, żeby nie musieć jakby, prawda, tego bezpośrednio doświadczyć. To jest tylko jedna strona medalu, bo patrząc na drugą stronę, to można też powiedzieć, iż oni również odczuwają tę zmianę energii, to podwyższanie się świadomości, oni również doświadczają skoków świadomości. I wtedy w takim człowieku również pojawia się konflikt. Jeśli oni sobie zdają sprawę z tego, dokąd zmierza aktualnie świat, dokąd zmierza system, dokąd zmierza ten cały finansowo-bankowy biznes, to oni też mogą, powiedzmy, przestać mieć chęć uczestniczyć w tym dalej, prawda? I oni jakby czują ten moment, że to jest ten moment, w którym oni już nie chcą dłużej przykładać do tego ręki. I tutaj też trzeba spojrzeć właśnie jakby tak bardziej kompleksowo z wielu różnych punktów, żeby, wiecie, no żeby też nie osądzać, tylko faktycznie odnieść się do tego tak rzetelnie. I mi się wydaje, że to też oczywiście ma ogromny wpływ. Ci ludzie również odczuwają wzrost świadomości i jakby rozumieją, co się dzieje i po prostu nie chcą do tego przykładać ręki. Poza tym, co jest jeszcze ważne, że w momencie, jak Kabał zostanie tam aresztowany, jak zaczną się te aresztowania, swoją drogą one już się zaczęły, w tym momencie na liście również przy American Kabuki widnieją 22 nazwiska, póki co, ale wiecie, już jakby coś się jednak zaczęło. I teraz w momencie, jak to przybierze taką na intensywności i stanie się jak to domino, tak, że jak przewrócicie jedną kostkę, to tak naprawdę wszystkie się zaczną sypać jedna za drugą i powstanie ten efekt taki łańcuchowy, to jednak też przy okazji wyjdzie na wierzch wiele brudów, bo poleje się wyleje się rzeka, morze wręcz, paskudnych rzeczy, paskudnych spraw, których ci ludzie dopuszczali się przez wiele lat wobec nas, wobec innych ludzi na świecie. I to będzie musiało wyjść na wierzch, to będzie musiało być pokazane i ludziom przedstawione, gdyż jest to również jakby takie przebudzenie dla nich, tak? To będzie ten wake-up call, w którym ludzie będą mogli zobaczyć, co działo się za ich plecami. Obok nich dosłownie. I w jednych to może wywołać, wiecie, oburzenie, to może wywołać powiedzmy te aresztowania, radość, tak, że faktycznie coś takiego miało miejsce i że to się teraz skończy. W innych może wywołać chęć zemsty. To będą bardzo różne, bardzo skrajne uczucia i tutaj przyda się na pewno to narzędzie, które ostatnio Federacja przedstawiała, mianowicie metoda na kontrolę emocji, na to, żeby nie pozwalać im wziąć góry nad nami, ponieważ emocje, które wymykają się spod kontroli, mogą być dla nas wręcz nawet niebezpieczne. I działanie na podstawie niekontrolowanych emocji, sami na pewno nie jedna osoba z was wie z doświadczenia, że czasami robi się głupoty pod wpływem właśnie emocji. Ja też tutaj nie jestem absolutnie, powiedzmy, z tego
uwolniona. Ja również niejednokrotnie ciężko mi jest kontrolować własne emocje i domyślam się, jak wielu ludzi będzie odczuwało gorycz w obliczu tych wszystkich wiadomości, którym będą musieli spojrzeć w oczy, tak, i zapoznać się z nimi. Jednakże kara, jaką powiedzmy ci ciemni, kara, na jaką zasługują, to jedna sprawa, ale to, jak zostaną ukarani, to Federacja mówi, że to jest w pełni nasz wybór. To my byliśmy tymi w cudzysłowie ofiarami tych działań i to od nas zależy, jaką karę wystosujemy w stosunku do tych ciemnych. I teraz wiecie, my tak naprawdę na Ziemi, no powiedziałabym, nie znamy zbyt wielu metod na rehabilitację, a nawet jeśli, to umówmy się, że te rehabilitacje niejednokrotnie ograniczają się do tego, żeby kogoś wsadzić do więzienia, zamknąć na 100 lat i liczyć na to, że właściwie to nie wiem, na co liczyć. Karanie, to będzie należeć do nas ta decyzja, jaka kara należy się tym ciemnym, ale tutaj Federacja również nas nie pozostawia samym sobie i oni mówią, że oni nam z czasem przedstawią różne metody na rehabilitację, na tą właśnie karę, że istnieją lepsze kary, które sprawią, że ci ciemni nie zagłębią się jeszcze bardziej w tą ciemność, tak, tylko będą jakby starać się, wiecie, zwrócić tą drugą stronę. Nigdy nie jest za późno na to, żeby wejść na ścieżkę światła, tylko liczą się chęci, to zawsze wybór. Zawsze mamy wybór, nawet do ostatniej chwili. W każdym razie takie różne metody zostaną nam również przedstawione, ale ostateczna decyzja i tak należy do nas. I jakkolwiek by ona nie była, tutaj Federacja się zapowiada, że oni pomogą nam w implementacji tej metody, że nieważne jaką wybierzemy, to mogłoby być nawet, możemy ich wszystkich zamknąć w więzieniach, jeśli taka będzie nasza decyzja, ale oni nam pomogą w realizacji tej decyzji i nie będą jej kwestionować. Tutaj warto to właśnie by spojrzeć, że to jest właśnie ten szacunek, tak? To jest to, o czym ja mówiłam wcześniej. Dlaczego też oni są teraz usuwani? Są usuwani, ponieważ ich rola się skończyła. Nie są nam już jakby potrzebni do rozwoju, a to, że tak uparcie jeszcze tam się trzymają tych swoich foteli, to tylko wynika z ich, powiedzmy, chciwości, z poziomu korupcji i tak dalej. Mieli wielokrotnie wiele decyzji, wiele możliwości i wiele okazji do tego, żeby się poddać dobrowolnie, żeby pomóc temu światu się zmienić, żeby pomóc w implementacji nowych zmian, aby wesprzeć ten cały proces. Nie, to się kłóciło z ich, słuchajcie, interesami. No więc teraz niestety my się musimy skłócić z ich interesami i jakby powiedzieć dość, i tutaj jakby Federacja też pomoże w tej kwestii, w usunięciu ich z tych pozycji, no bo niestety oni sami to, jak wiecie, jak korzenie by zapuścili tam dosłownie, że ich wyrywać trzeba z korzeniami. I oni w tym nam także chcą pomóc. Taki był właśnie plan tych ciemnych, taka była rola ich i taki był plan, że ci ciemni mają tu być, oni mają nam dać popalić dla podniesienia świadomości, dla naszego rozwoju, dla kroku ewolucyjnego. I taki był właśnie plan i nie można też ich za to, wiecie, jakoś nienawidzić. Ja też rozumiem, że to będzie ogromna gorycz z tego, co oni robili, kiedy to wyjdzie na jaw, będzie szum, będzie jazda, ale trzeba jednak docenić tą rolę ich tutaj również i zrozumieć ją przede wszystkim. Ja nie mówię, że trzeba być szczęśliwym. Dla niektórych te aresztowania również mogą być złym znakiem. To jest bardzo indywidualne, ale trzeba zrozumieć ich rolę, że bez nich ten postęp nie odbyłby się i tego postępu nie byłoby. I to jest właśnie to jest ta lekcja, której potrzebowaliśmy do tego, żeby zrobić ten wielki krok do przodu. Teraz ta rola już ich się skończyła, teraz jesteśmy już na takim poziomie jako społeczeństwo, że oni nam wręcz przeszkadzają, tak? Więc muszą zostać odsunięci na bok. I zostanie to wykonane oczywiście wszelkimi pokojowymi metodami, bez agresji, bez żadnej przemocy. To już nie jest ten poziom operowania. Co jeszcze? Federacja tak sobie tutaj z takim uśmieszkiem mówią, że oni pozyskują pewne informacje o ludziach, o nas, od osób, które czytają ich przekazy. To znaczy, powiedzmy, badają te ciągi myślowe, badają te informacje, które pozyskują, również emocjonalny, powiedzmy, impact
po przeczytaniu jakiejś tam wiadomości. To jest coś, na co my wyraziliśmy zgodę przed aktualnymi inkarnacjami, na to, żeby być troszeczkę jako dla nich też źródło informacji o nas samych, o naszych procesach myślowych i o naszym w ogóle sposobie myślenia i tym wszystkim, co generalnie dotyczy naszej takiej psychicznej, mentalnej strony. Po prostu, żeby nas móc lepiej zrozumieć, żeby z każdą kolejną wiadomością, z każdym kolejnym przekazem jakby utwierdzać się w tym, czego my naprawdę oczekujemy, czego chcemy, co chcemy, jakby, czego potrzebujemy, jakich informacji, na jakie jesteśmy gotowi. Oni to wszystko jakby mają tam, jak wam powiedziałam, mają harmonogram na wszystko, na każdy maleniuczki nawet kroczek, na każdego tip-topka, którego wykonują, muszą mieć plan, ale jest to jak najbardziej, uważam, konieczne. Co jeszcze? Jeśli chodzi o to, co może się wydarzyć, powiedzmy, po tych aresztowaniach, po tej implementacji nowego systemu, tak sobie pogdybamy sekundkę i to też było w przekazie właśnie, że będzie tak naprawdę jedno prawo, będzie nasze credo, to będzie nasza jedna złota zasada, która będzie polegała na tym, że możesz robić, co tylko chcesz. Możesz być, kim chcesz, jechać, gdzie chcesz i naprawdę zajmować się czymkolwiek chcesz, dopóki będziesz respektować granice i prawa innych ludzi. Czyli w momencie, że tak naprawdę możemy być każdym, być kimkolwiek i robić cokolwiek, dopóki szanujemy innych ludzi wokół nas i dopóki nie przekraczamy tych granic właśnie i szanujemy nawzajem siebie i to co robimy i to, jak to robimy. Wiecie, po prostu nie wchodzimy z butami w cudze życie i nie staramy się nikogo pouczać w tym, co powinien robić lepiej bądź gorzej, tylko szacunek, zrozumienie, akceptacja i wiecie, zajmowanie się swoim podwórkiem, swoimi sprawami, a pozostawienie inne sprawy innym ludziom. Oni mają swój rozum, oni wiedzą, jak sobie poradzić, nie ma sensu tam, wiecie, starać się ich do czegokolwiek przekonywać. Co jeszcze takiego ciekawego? Jeszcze tak troszeczkę do ciemnych na sekundkę wrócimy, że po ich aresztowaniach to nie będzie też tak, że my zostaniemy pozostawieni zupełnie samym sobie, ale mówi się tam o tym, że oni zostaną, ci ciemni, zakorzenieni tutaj, jak po ich odsunięciu, zostaną tymczasowo zastąpieni na stanowiskach przez pracowników światła, gdzie nastąpi też uwolnienie pieniędzy i technologii na rynek, gdzie ogromna właśnie ilość, powiedzmy, pieniędzy zostanie wtłoczona, gdzie ludzie będą mogli w tym czasie też realizować jakieś swoje, wiecie, marzenia, pragnienia, nie będą musieli się martwić o pieniądze i o to, że ich nie mają, powiedzmy, na podstawowe życie, na utrzymanie. Jest to taki jakiś jeden ze scenariuszy, ale to taki, powiedzmy, tak wam przytaczam dla ciekawostki. W każdym razie tak, że ci, którzy teraz zajmują się nawet pozyskiwaniem dowodów przeciwko tutaj aktualnym naszym rządzącym, którzy są zatopieni w korupcji praktycznie na każdym stopniu, na każdym szczeblu wszystkich władz na całym świecie, zostaną po prostu tymczasowo zastąpieni właśnie przez osoby, których intencją jest pomoc, a nie wyzysk. I te osoby będą trzymały pieczę i będą posługiwały się takimi, wiecie, podstawowymi właśnie wartościami, czyli poszanowanie dla duszy i ciała ludzkiego, służba światła, znaczy służba dla światła, tak, dla ludzi i właśnie te takie honorowe podejście do sprawy, tak, że politycy są tutaj, oni pierwotnie byli jakby, prawda, powołani do życia po to, żeby nam pomagać, po to, żeby nas wspierać, żeby działać w naszych interesach. Zobaczcie, w co się to przekształciło, zobaczcie, w jakim my teraz w ogóle zupełnie o 180 stopni w świecie żyjemy. Kompletnie wszystko jest na opak. Więc myślę, że warto tutaj dać szansę właśnie, jeśli ktoś będzie wstępował na jakieś stanowisko, warto tutaj dać szansę faktycznie, bo nie wiem, czy może być gorzej w takich okolicznościach, w jakich aktualnie przebywamy. Chyba nie. Więc warto przywitać to, co będzie nowe i ciekawe. Co jeszcze? Federacja o sobie troszkę pisze, że oni są tutaj w charakterze doradczym i właśnie aby pomóc w sprawach, do których nie jesteśmy przygotowani. I na przykład ich techniką na radzenie sobie z takimi społeczeństwami jak u nas, czyli ta pomoc nam, to właśnie wielu pyta, dlaczego po prostu się, prawda, nie zmaterializują na niebie,
nie powiedzą, no to hej, no to jesteśmy, no to już teraz wszystko dobrze, wszystko ogarniemy. Wiecie, no to jest to prawo wolnej woli. Oni nie mogą ingerować bez naszej zgody. Oni nawet nie chcieliby w sumie, bo to jest nasza lekcja, to jest nasz świat i to my mamy prawo, mamy swoje klocki i możemy się nimi bawić jak chcemy. Oni to też szanują, aczkolwiek gdyby też nie oni, to my byśmy sobie nie poradzili tutaj sami, ponieważ oni stosują pewne zabiegi, gdyż skoro nie mogą ingerować jawnie, tak wiecie, z góry, powiedzmy lądować na ziemi i tak dalej, to stosują technikę od drugiej strony. Mianowicie umieszczają swoich pracowników światła we wzrastających społeczeństwach. To są tak zwane, już pewnie słyszeliście, o trzech falach pracowników światła, które zaczęły się wcielać w okolicach lat 50., pierwsza fala, później gdzieś w okolicach lat, zdaje się, 70., druga fala, później 80., 90. lata, trzecia fala i teraz już same kryształki praktycznie się rodzą. W każdym razie to jest ich sposób właśnie na tą jakby taką ingerencję, ale od wewnątrz, czyli my dorastamy, jak gdzieś tam te istoty wcielone od nich dorastają normalnie ze społeczeństwem, będąc sobą w tym czasie, dzieląc się z ludźmi tym, co wiedzą, pamięcią o tym, kim są. Jakby polega to właśnie o tym, żeby zburzyć ten system od wewnątrz i później po skończonym zadaniu jakby osoby wracają do swoich załóg, do nie wiem, są osoby, na pewno mnóstwo jest osób, które są pierwotnie członkami federacji bądź innych komand, które tutaj wkoło sobie latają. Także tak to mniej więcej wygląda. Oni już skuteczność tej techniki jakby zbadali wielokrotnie. Są tylko dwa przypadki, w których oni mogą ingerować bezpośrednio i to w sensie takim, że naprawdę bezpośrednio, że po prostu już wtedy nie ma innej drogi. I to jest w przypadku zagrożenia dla planety, czyli jakbyśmy my zagrozili bezpieczeństwu samej planety i spowodowali jej niestabilność bądź coś w tym stylu. I w przypadku, kiedy nam groziłoby absolutne wyginięcie, czyli w momencie, kiedy po prostu doprowadzalibyśmy do własnej destrukcji i bylibyśmy, powiedzmy, o krok od tej destrukcji, to oni wtedy mają prawo zaingerować. Ja nie mówię tutaj o tym, że oni tam się pojawiają na niebie, wiecie, światełka i tak dalej. To tak naprawdę nie jest jako taka ingerencja. Oni też robią to na prośbę i za zgodą, ponieważ jest to naturalny proces i oni po prostu pokazują się tak delikatnie, dając do zrozumienia, że są tutaj. Dla tych, którzy chcą to zobaczyć, to zobaczą. Dla tych, którzy nie chcą, to zawsze znajdą sobie jakieś wytłumaczenie, że to jest inwazja albo coś w tym stylu. No, ja bym powiedziała, że już bardziej nam się z tej inwazji nie da zrobić tak, jak teraz mamy, wiecie. No naprawdę, przecież wystarczy tylko się rozejrzeć, żeby zobaczyć, że nie wiem, czy ktoś tutaj by mógł przyjechać i przylecieć i nam zrobić jeszcze gorsze piekło, jak mamy w tym momencie. No nie wiem, na pewno wiecie, no tutaj jakby NWO oczywiście dążyło do niezłego takiego hardkoru, ale no miejmy nadzieję, że to wszystko już idzie w troszkę innym kierunku i poza tym my dalej żyjemy w takim przeświadczeniu, że cały wszechświat jest tak samo skonstruowany jak nasza planeta, czyli że o wszystko trzeba walczyć, że o wszystko trzeba wyrywać sobie pazurami, wbijać się, wiecie, rzucać się sobie do gardła, żeby cokolwiek mieć. Że wszędzie tak jest, że tak jak nasz świat, jak nasza Ziemia, tak wszechświat jest bezlitosny i nic tam dobrego nas na pewno nie czeka. Otóż ja mam inne zdanie na ten temat. Szanuję, że ktoś może mieć inne, ale moje zdanie jest takie, że właśnie wszechświat jest miejscem, w którym po pierwsze wszystko jest lekcją, a po drugie właśnie istoty przychodzą sobie na pomoc w czasach potrzeby. I to my jesteśmy teraz w takim czasie potrzeby. Jesteśmy teraz, stojąc w obliczu takich ogromnych zmian, po prostu no, ja osobiście nie gardzę, nie pogardzę pomocą dłonią i uważam, że tutaj wiele jest osób, które mogą poświadczyć właśnie swoją tożsamością związaną, powiedzmy, z takimi organizacjami jak Galaktyczna Federacja Światła, czy Komanda Asztara, czy inne, które są właśnie tymi wcielonymi pracownikami światła, które są tutaj w pewnym określonym celu, które wykonują pewne zadania, które mają na celu wzbudzić masy i sprawić, aby ten świat poszedł do przodu.
To jest moje zdanie. Każdy może mieć inne, wy również możecie sobie wyrobić swoje własne. Ja tylko po prostu uważam, że ten mit o tym, że cały wszechświat jest brutalnym miejscem, takim jak dżungla, po prostu no, nie pasuje mi. Nie pasuje mi i uważam, że właśnie im w miarę rozwoju, w miarę, im bardziej są rozwinięte istoty, im wyższa jest świadomość, tym bardziej budzi się w nas właśnie ten altruizm, budzi się w nas to dobre serce, budzi się w nas ta dusza, która w gruncie rzeczy jest takim dzieckiem, które je kocha bezwarunkowo i które pragnęłoby tylko, żeby świat właśnie był piękny i żeby każdy szanował siebie nawzajem, że wszechświat nie jest tym miejscem, którym rządzą instynkty, tylko właśnie wśród tych wysokich istot, rozwiniętych, wzniesionych mistrzów, że oni są tutaj, aby nam pomóc, a nie po to, aby nas jeszcze bardziej uciskać, o ile się da. Bardzo ważną rzeczą, którą Wam powiem tutaj już teraz pod koniec, to są przekazy ostatnie, które się pojawiły dotyczące kataklizmów. Uwaga, i tutaj jakby bardzo duża burza się podniosła i to nawet wśród, słuchajcie, tłumaczy, którzy tłumaczą te przekazy, część tłumaczy w ogóle odmówiła przetłumaczenia, ponieważ oni uważają, że te przekazy są takie, że ktoś może się wystraszyć i że może to odebrać nie tak jak trzeba, albo coś w tym stylu. Moje zdanie jest takie, słuchajcie, ja przetłumaczę wszystko jak idzie i pozwolę, aby każdy sam wedle własnego umysłu sobie to ocenił, ponieważ to nie jest moje zadanie określać, oszacowywać, który przekaz nadaje się do tego, żeby go przetłumaczyć, żeby ludzie go mogli przeczytać, a który nie. Ja tutaj nie jestem do tego, żeby to o takich rzeczach osądzać. Ja tylko mam to przetłumaczyć, a wy sami macie wyciągnąć z tego wnioski. W każdym razie chodzi o to, że czas się zapętla, jest ten koniec tego całego cyklu i będą się powtarzać pewne wydarzenia z przeszłości, tak zwane, oni to nazywają uwolnieniem wydarzeń z przeszłości, że te kataklizmy mogą mieć miejsce, ale to też nie chcę, żeby tutaj jakieś emocje wzbudzało. Oni też mówią ciągle o tym, żeby właśnie pozostać taką kompletną oazą spokoju, że to, że się ziemia zatrzęsie, to, że gdzieś tam woda się uleje troszeczkę, to jest też kwestia tego, że słuchajcie, ziemia musi się odpowiednio ustawić. My jesteśmy dla niej teraz na jej powierzchni, my jej specjalnie nie przeszkadzamy, ale no słuchajcie, gdzieś tam ją trochę swędzi, tak? Ona musi się podrapać, musi się trochę tam przestawić troszeczkę i tak to będzie bardzo delikatne z uwagi na to, że tam no, różne praktycznie zabiegi są stosowane, żeby ziemia faktycznie jak najdelikatniej przechodziła przez ten proces, ale ona musi mieć możliwość właśnie tego ustawienia w takiej pozycji, jakiej będzie wygodnie. To też jest żyjąca istota, to jest świadoma istota i trzeba też jej dać to prawo. Poza tym my też wszyscy, nawet jeśli o tym nie pamiętamy, zgodziliśmy się na to, żeby uczestniczyć w tym procesie, mając na uwadze to, że takie rzeczy mogą się dziać, mogą się wydarzyć, że to jest taki czas teraz, że po prostu mogą mieć miejsce właśnie jakieś takie zawirowania. W każdym razie będą podawane przez Federację także miejsca, informacje o miejscach ryzyka i o miejscach bezpiecznych, o takich strefach bezpiecznych, że oni bardzo grubą kreską podkreślą, które miejsca są najbardziej zagrożone. Zresztą, jak sami możecie się domyśleć, też nie trzeba być geniuszem, że to są te okolice zachodnich wybrzeży USA, że to jest południowo-wschodnia Azja, że to jest północna Europa i że może być tych parę miejsc, w których zaleje troszeczkę woda. Widzę pytanko, jak było o Polskę i w sumie dostałam dzisiaj taką małą informację, taką ciekawostkę od mojego znajomego, że w Polsce też jest ryzyko, że się zatrzęsie. I nie, my jesteśmy, słuchajcie, akurat farciarzami niezłymi, bo jesteśmy na samym środku płyty litej skały i u nas raczej takich dramatów pod tytułem palec tsunami, wybuchy wulkanów, myślę, że nie ma się co spodziewać. Aczkolwiek ja tak odczuwam to, że zatrzęsie się tu i ówdzie, że, no, że cały świat odczuje na pewno to, jak ziemia tam się będzie troszeczkę układać, wiecie? Ale aczkolwiek nie ma co się tym martwić. Poza tym właśnie Galaktyczna Federacja będzie pomagać koordynować ewentualne zmiany miejsca takiego zamieszkania dla osób, które mieszkają w zagrożonych strefach, będą pomagać tym, którzy nie będą mieli możliwości przenieść się z zagrożonych stref. To już wszystko się, z tego co czytałam, to będzie w okresie mniej więcej wrzesień, październik, listopad. To
są te okolice, takie powiedzmy szacunki tam zostały wysnute, że będą właśnie jakby te, takie nazwałabym to bardzo ostrożnie w cudzysłowie, przesiedlenia. Dla wszystkich osób chętnych to jest bardzo ważne. Nikt nikogo nie będzie do niczego zmuszać, nikt nikomu nie będzie niczego kazać robić. Jeśli ktoś powie, że on nigdzie z kosmitami nie ma zamiaru iść, w porządku, nikt nikogo, wiecie, za bety nie będzie targał nigdzie. To nie o to chodzi. To chodzi o to, że słuchajcie, dostajemy teraz takie informacje i tutaj nie chodzi o to, żeby w cokolwiek wierzyć, ale żeby mieć to na uwadze, żeby w razie czego nie rozczarować się, a przynajmniej być mile zaskoczonym. Ja zawsze to powtarzam. Także tutaj jakby federacja bardzo nas już wcześniej o tym informuje, o tym, że takie rzeczy mogą się dziać i że do tego czasu również może być tak, że wojsko będzie wspierać tych ludzi, którzy żyją na zagrożonych terenach. Wojsko, które już będzie wtedy miało inną rolę, tak? Nie uczestniczenie w wojnach, tylko faktycznie taka realna pomoc, pomoc ludziom. I również to wszystko zależy od naszego poziomu świadomości, od naszego spokoju. Panika jest absolutnie niewskazana, że nie ma się właściwie czego bać, skoro, słuchajcie, ja wierzę, że się naprawdę otwieramy na takie bardziej, na bycie bardziej galaktycznym społeczeństwem, jak tylko planetarnym. I warto tutaj jednak starać się troszkę otworzyć ten umysł, starać się troszkę podejść do tego właśnie tak, że przez tyle czasu byliśmy zamknięci na tej planecie i w końcu mamy okazję i możliwości, pojawiają się przed nami ta szansa na to, żeby się jakby z tego trochę uwolnić, tak, żeby faktycznie zająć swoje miejsce. I myślę, że spokój i zrozumienie, że to jest tylko część całego procesu, tutaj będzie jak najbardziej na miejscu. To będzie świadczyć o dojrzałości, o zrozumieniu właśnie sytuacji, a nie, że wiecie, nagle zaczną się jakieś straszne zadymy, bo to niestety, no właśnie, jak mówię, nie świadczy o kompletnie o żadnej dojrzałości, o dorosłości. Tak jak mówiłam, też każdy zrozumiał przed tą inkarnacją, że takie wydarzenia mogą mieć miejsce i trzeba do tego po prostu podejść ze spokojem, no, z poker face'em. Ostatnia informacja, słuchajcie, tak już podsumowując tylko, zawsze jest wybór. Pamiętajcie, że w każdym momencie zawsze macie wybór i to zazwyczaj jest wybór pomiędzy rozwojem, wzrostem, poszerzaniem świadomości, uczeniem się, a dotychczasowym na przykład życiem, tak, w 3D. Jeśli ktoś będzie chciał żyć tak, jak żyje do tej pory i nie będzie chciał swojego życia zmieniać, to nikt mu nie będzie niczego kazać, wiecie, zmieniać. To jest nasz wybór, to jest nasza decyzja. I czasami tutaj się takie głosy słyszy, że niewiedza jest błogosławieństwem, że właśnie niektórzy ludzie nie chcą wiedzieć, ponieważ wiedza niesie ze sobą odpowiedzialność i przede wszystkim takie, wiecie, też zrozumienie pewnych rzeczy, a niewiedza znowu sprawia, że jak o niczym się nie wie, nie jest się niczego świadomym, to mówi się, że się jest szczęśliwszym, ale ja bym się nie zgodziła z tym za bardzo, ponieważ ja mogę powiedzieć, że mnie wiedza uwolniła i gdyby nie to, to właśnie dalej bym była, jakby żyła w tym świecie nieświadomości kompletnej i wydawałoby mi się, że moje życie jest właśnie tym, czego chcę i celem w ogóle samym w sobie i że nic więcej nie trzeba i nic więcej nie ma. Jednak rzeczywistość troszeczkę jest inna, więc warto tutaj jednak uważam, tą wiedzę zdobywać. Wiedza jest światłem, ignorancja jest ciemnością. Pamiętajcie, to jest tylko zawsze, zawsze wybór pomiędzy dwoma opcjami. Miłość albo strach. I to jest to, co mówi David Icke, że wszystko ogranicza się do wyboru pomiędzy tymi dwoma wartościami, tymi dwoma emocjami. Albo wybieramy ścieżkę miłości, albo wybieramy ścieżkę strachu. I tym miłym akcentem zakończyłabym dzisiejszą audycję. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się, pa!